cześć, z którym Wafel dzisiaj zagram sobie w dobrze wyglądający roguelike, którego prolog jest dostępny jako demo na Steamie i zbiera świetne recenzje. Twórcy dali mi wcześniejszy dostęp do innego demo z nowym trybem gry, także dzisiaj sobie go obczajmy. To jest ogólnie mocno postawione na koopa. No ale niestety nie mam z kim grać. Tu już dwie postacie mam do wyboru. Z tego co widzę, pierwszy jest bardziej dystansowy i bardziej bezpieczny, drugi jest bardziej wręcz i... No ten pierwszy na przykład jest w stanie uratować się przed śmiercią raz, a ten drugi to nie. O, tu mam tryb arena. To jest to nowe. Difficulty jest jeszcze u... No full! Dawaj, landik. Nic absolutnie nie wiem o tej grze. Nic absolutnie nie znam ani jednego skilla. Lewym biję. Prawym rzucam tak, to ma jakiś cooldown. Spacja to jest teleportacja. O, ty, fajno. E, F. O, to jest takie coś. Jakikolwiek damage zadany przez skill daje ci 10% szans na zwiększenie obrażeń o 20%. Na 5 sekund stakuje się 5 razy, czyli tak, to jest mocno ofensywne. Tu są w ogóle jakieś ewolucje i w ogóle... Gdzie ja mam teraz iść? To jest tryb areny, w której będą się pojawiać przeciwnicy. O! Mam tu rundy. To jest właśnie ten nowy tryb gry. Okej, okay. Spoko, na razie łatwiutko. Czekaj, weźmy ten krąg. Myk. Ale fajne. Czekaj. Spacja tam. Spoko. Myk. Nie, myk. Dobra. O! To w losowych bierze. Leci. Zobaczymy, czy to przejdziesz za pierwszym razem tą arenę. Zakładam, że nie. Absolutnie nic nie ogarniam. Ty, ale dobrze to wygląda. Dobrze to jest zrobione. Dobra, mam tu 24 sekundy i tyle muszę przetrwać. Tyle muszę przetrwać. Myk. Ja znikam. Oberwałem od kogoś, nie wiem od kogo. Dobra. 0 sekund. Jest okej. Okay. Teraz muszę zebrać artefakt. Co my tu mamy? 5 plus 5 per stack, często dodge damage. Ok, albo on hit, 5% często launcher projectile to enemy, 100% daze damage. Ok, czyli jak oberwę, to wtedy mogę wystrzelić pocisk, kogoś uderzyć. Spróbuję bardziej tak ofensywnie może, na razie. New level of evolution. Ok, health, damage, attack speed. Na razie damage. Kolejna ewolucja, movement speed, regeneracja, cooldown mniejszy, mocno agresywnie, jak będę walił ciągle w defensywy, to nie będę w stanie ich po prostu zabijać, będą mnie przytłaczać cały czas. Co my tu mamy? Gift of Arcanum, tu jest drugie coś, też jest Gift of Arcanum, czy jedno i drugie mogę. Plus 5 per stack na critical damage, okej, okay. Tu jest żeby dodge damage, czyli to jest to samo co zbierałem na początku, tylko to jest losowe tym razem. Okej, okay. Aktywujemy znowu, runda druga. A to jest nieskończone jakieś, czy to się da przejść w ogóle? Nie wiem, no na razie to jest demo, także to ma gdzieś w pierwszym kwartale wyjść, także, no nie wiem, jeszcze trochę czasu mają do pełnej premiery. Dobra postać, dobra postać. Wydaje mi się, że trudniejsza. Tamtym strzelającym to wystarczy po prostu strzelać, ale chyba ma większy potencjał. Pyk i myk. Dobra, zarąbiliście. Siup. To jest taki średniawy skill chyba, on niewiele robi. Ten rzut więcej robi. I myk. Kolejne dwie ewolucje. Atak speed większy. O! Czyli co piątą ewolucję mam upgrade jakiegoś skilla. To. Increase radius. To się przyda bardzo. Trzeba ich mocno tłuc, żeby dużo zdobywać expa. Bo te fale trwają ileś tam sekund, nie? Więc w tym czasie trzeba jak najwięcej ich pozabijać. Zabicie przeciwnika ma 30% szans na przywołanie resektoida, który atakuje randomowego przeciwnika. Albo żywy talizman, który atakuje co 5 sekund. Chyba chcę to. A to jest... On hit? Okej, okay, czyli jeżeli oberwę, to... Jeżeli ja oberwę, albo jeżeli kogoś zaatakuję. Kurde, nie jestem pewien. Jest szansa, że taki piorunek będzie po prostu i będzie nawalał i bla bla bla. Dobra, dawaj, hourglass. Kill them all. Jeżeli byście chcieli, to ja w ogóle ogram sobie resztę też gry. Jakby resztę gry, no prolog. Ten, który jest dostępny w demo. No całej gry oczywiście nie mam dostępnej. Myk. Już bardziej obrywam. To na pewno. Nie, jeżeli oni oberwą, to wtedy jest szansa, że dostanę ten piorunek. Ku. Atak speed większy, movement speed, cooldown, cooldown. Im więcej będę tego cooldown nadawał, zmniejszonego, tym jakby większe będzie miało znaczenie. Z 40 do 30 bardziej się liczy niż ze 100 do 90 na przykład, nie? Ewolucja, atak speed, regeneracja, damage, atak speed. Nie, 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 miskik, miskik, nie! Ja nie wierzę, to ma 3 level upy wszystko. O kurde. Siren's Guild to są jakieś bossy? Omnistones, Omnistones, żółty napis. Po prawej na dole był jakiś kamyczek albo runa czy cokolwiek. Chyba jest jakiś kamyczek. A co to jest to? To zielone, bo to na samym dole to jest ta ewolucja. A coś ty przywołał? What? O kurde! Nie, 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 nie! Nie, 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 co jest? Panie, ty musisz umrzeć szybko. Dobra, umrę.
O kurde, ty mnie odrzucasz. Weź zjeżdżaj, masz tym? Myk. O kurde, zaraz oberwę mocno. Nie, co jest? Ty dziadu, czym ty jesteś? Coś tam, jakiś skill. Żeby projectile, what? Mogę to rozwalić? Nie mogę tego rozwalić. Dobrze, teleportację mam. Weź mi tak, zrób. Będziesz tu walił, tak? Tak, nie mogę jednocześnie sprintować i... Ajajajajaj. Ale tu wcześniej nie było takich ziomków, co jest? Weź mi zjeżdżaj. Nie, żadnych roketów. Czy ty będziesz zaraz walił? Nie, to jakaś aura była, która mnie raniła. Weź pyk, spark. No, może podpalić. Jak na razie to ja mam inny przypał. Czekaj, pyk. Dobra, teleportacja, ładnie. Ty, zarąbista jest ta gra. Zarąbiste to jest. Myk? Nie! Co, coś ty zrobił? Ups, ups. Dawaj tak, pyk. Pół życia już ma, pół życia. Nie? Dobra. Muszę część z teleportacji korzystać. No dobra jest. Nie? O Jezu, ty tak robisz znowu. Za filarem się schowam. Gra w Hadesa czegoś nauczyła. Myk. Dobra, już prawie. Napójnie. Dobra, myk. Zbyt źle leżał. Nie rób tak. Hop. Ziup. Nie rób takiej aury. Masz tak? I hop, rozwolone. Zarąbiście. Base damage, regeneracja. Base damage. O, ty, mam tę kulkę, mam omni, czy cokolwiek. Co mi to zmienia? Dobra, runda trzecia, chyba ta, na której umarłem. Są te fioletowe znowu. Czy znowu będą te słupki w takim razie? Czy to jest jakiś creeper? Na to wygląda. Tak, on wybucha. Okej, to do niego nie chcę się zbliżać. Myk. Ale jakaś łatwa fala, tak mi się wydaje. Ty, a mogę ciebie tak wysadzić? A czy ty coś zrobisz innym? Nie. Kurde, myślałem, że da się to wykorzystać tak actually jak creepera. Cooldown już minus 60%. Znaczy, minus 40%. Zarąbiście, bardzo dobrze. Dawaj mi tu więcej. Teraz już nie mam nic pod damage, no to może speed? The second skill gains an additional charge of use. Second skill. Czyli kółko? To jest second skill? Spróbuję. Tak! To jest second skill. I czekaj, mogę dwa razy wybrać coś? O kurde! To ma trzy charge teraz! Ej, zarąbiste! Myk! O kurde, ale mnie sklepał! Ale mi wklepał! No, więcej charge raczej mi się nie przyda, bo i tak jakby nie, one nie odnawiają się jednocześnie. Tylko jedno po drugim. Jak wraca, to wtedy chakram causes explosion. O! Eksplozje jakieś będą, jak będzie wracać. Myk. Nie? Nie rozumiem do końca, na czym to polegać. Weź wróć. Jakieś może małe eksplozje są? Niewidoczne? Nie wiem, nie rozumiem zbytnio. Tam. Chyba chciałbym sobie życie zwiększyć, bo trochę jednak obrywam, jak już oberwę. Kiedy wraca, czakram tworzy eksplozję dookoła Nidum, czyli jakby tego kółka... Nie, Nidum to jestem ja! Dookoła mnie tworzy eksplozję. Kiedy to kółko do mnie wróci, wtedy tworzy eksplozję, tak? Tak, stworzyło jakąś eksplozję. Mało. Dobra. No to sobie nie jest jakoś bardzo useful. O, teleportacja kończy się jakimś wybuchem. A chyba słabym. Na drugim levelu ogłusza przeciwników, na pierwszym w ogóle leczy mnie trochę, na trzecim zwiększa obszar. To co wyrzuca wiele pocisków, to tutaj zwiększa damage, leczy i zwiększa liczbę. Główny cios, większe obrażenia, większy zasięg i większa szansa na bloodlust, czyli to dziadostwo, że tam się stakuje i zadaje więcej obrażeń, nie? O kurde, czym ty jesteś? Pyk, myk, myk! Dawaj, i teraz będzie boom. No i super, zarąbiście. Pyk. O, kolejny, nie! Panie, co ty? Wróć, tak. Hop, tu, spierdzielamy. Hop. Zaraz będzie znowu, hop. No i zarąbiście. Mam tu ewolucję. Zawsze podpala. Może zwiększmy temu obrażenia dwukrotnie. To się całkiem spoko. Szczególnie jak jest ich niewiele. O, na przykład jak jest taki. Siren Prince has appeared, co? A, to są syreny. Te bosiki takie. O kurde. Dobra, jest problem. Myk. I spierdzielaj, bo on to aurę robi. A nie, on strzela. Dobra. Siup. Wezmę jakoś tutaj, nie wiem, przejdę dookoła może. Rzucę w nich. Znowu jakiś level up. Może tym razem regenerację bym wziął? Ty chłopie, masz. Myk. Dobra. Weźmy się tutaj tepnijmy. Tego rozwalmy.
Ej, obrywam. To nie jest dobrze. Hop. Nie. Dajcie mi spokój. Ta regeneracja to się przyda. Jak najbardziej. Co ja tu dostałem? Więcej życia. Dziękuję ci. Tego właśnie potrzebowałem teraz najbardziej. Dobra, tu uciekamy tak, między pociskami. Tego bym rozwalił. Kurde. A jakoś to się zrobi. A, on teraz strzela. Akurat chciałem do niego się zbliżyć. Nie, myk. Uciekamy. Hop. Siup. Oj, dobrze, że ulepszyłem to strzelanie wieloma pociskami. Wiesz, znikaj. On chyba tylko tam strzela na mały zasięg i tyle. Ten ziomuś. Czekaj, ich było trzech czy dwóch? Okaże, że było ich trzech. Były trzy powiadomienia, ale nie wiem, czy to pierwsze nie było z tego, co się tam zrespił na samym początku rozgrywki. Pyk. Siup. Dobra, jeden leży, super. O, i z niego jest ten kamyczek, śmieszny. Dobra, pyk. Jeszcze tak. I hop, załatwione. No prawie. Tu tą aurę sobie robi. Aury nie ma. Jezu, ziowalną, kurde, mocno, ziomuś. Stop. Życie, daj mi więcej życia. Błagam. Co ty w ogóle robisz? Jak ty działasz? Ty tak se strzelasz? A, jeszcze strzelasz tak bezpośrednio we mnie tutaj. Okej, czaję. Czyli ogólnie trzeba być w ruchu, nie wraca się w to samo miejsce. No i lepiej jest go rozwalić dosyć szybko. I nie stać blisko niego za długo. A tu mam kolejne, takie trzecie. Ale ja tu zabijam tego dużego? Chyba nie! Co ja z tego mogę w ogóle zrobić? Position reset, character, items... Rune of creation, core signature, o kurde, ile tu jest rzeczy. Nie mam pojęcia, co mam z tego zrobić, może to jest, nie wiem, w menu głównym coś można odblokować. Coś, nie wiem. Dobra. Event, void traps. Event, rampart invasion. Co? A nie, rampant. Nie rampart. Co jest? Ej, kurde, ty! Ej, ale zostaw mnie, co jest? Ty byś mnie tak gonić cały czas? Kto to robi? Ej, co jest? Wieżyczka jakaś. Dobra. Spieczam. Co jest? Ale oni strzelają we mnie. Weź, zjeżdżaj. Pyk. Dobra. Weź mi, daj coś z życiem związane. Critical hit. No i to jednak teraz życia potrzebuję, a nie critical hit. Tak, wiem, sam waliłem wszystko w damage. Health. Uciekaj. Tego tutaj rozwalimy. Myk. No ale nie. Nie bijmy, proszę. O Jezu. Dobra, weź pyk. Trzeba to ulepszyć, bo to będzie mnie leczyć przy hitach. Myk. Ja tam ucieknę. Tu jest kolejny taki kamyczek. Weź tak. Znajdziesz kogoś, tak? Znajdziesz. O Jezu. Myk. A, kurde, ale on jak się tepa, to jakby ma chwilę nieśmiertelności. On też sam wtedy nic nie robi, nic nie zdaje mi obrażeń, nic. Nie atakuje. A tak trochę dziwnie. Pyk. Zrobisz ten teleport. Ale mnie to ciągle wszystko goni. Chłopaki, pomocy. Czekaj, może tu jakiegoś rozwalić? Nie, on ma dużo HP, to nie. Pyk. Kto ma tu mało HP jakoś? Chyba nikt. Oni wszyscy mają jeszcze tak z połowę. O, ten ma mało, dobra, on leży. Zrobiście. Nie. No nie żyje. O Jezu. Dobra, spróbujmy drugą postać, jak ona działa. Ale giera zarąbista. Jak to odblokować Pandorę? Activate Apotheosis. Find Dawnbreaker. To musiałbym to w kampanii odblokować? Czy coś? Dobra, on zadaje mniej obrażeń, ma mniej życia, mniejszą regenerację, odrobinę mniejszy speed. Ale ogólnie jest bardziej dystansowe. Dobra, mamy lewy, to jest normalne strzelanie. Prawy to jest... Możesz sobie naładować taki strzał. Spacja to jest zwyczajny unik. F to jest... He? Co to jest? Odbija się między przeciwnikami do 20 razy! Będę to uwielbiał. To zadaje większy damage do barnik enemies, jeżeli to ulepszysz, a to... ma gwarancję, że podpali ich. To może być dobre. Zdobywa bonusy od elemental damage, czyli na przykład jak był ten piorunek, że jest szansa, że piorunek walnie. Plus 15% damage do elemental damage. A na końcu jest 50% szans, że weźmie dodatkowy dysk. To najpierw ulepszę tu jedno i potem to będę na full ulepszał. Tak mi się wydaje. I myk. Ło, fajne, ty, zarąbiste. A weź tutaj, boom. Też spoko całkiem. A to ostatnie to jest, że jeżeli umrę, no to wtedy
jeszcze mnie ożywi raz. Ale widać, że damage jest mniejszy. Widać, że nie tłucze tak mocno. No i tamten był w stanie bić wielu naraz, jak on tak z bił tym podstawowym atakiem, nie? A tutaj tak trochę... No on jednak gorzej bije. Ale jest bezpieczniejszy, bo bije na dystans. Nie no, myślę, że jakby tamtemu dać większą regenerację, jakbym nie musiał tak cały czas uciekać, no to by lepiej to zadziałało. Po prostu ja nie znałem tej postaci i źle to zrobiłem. Ej, mi te kamyczki się zatrzymały. Jak umrzesz, odnawiasz 50% maksymalnego życia. Działa raz na lokację, czyli czekaj, miałbym kolejne jeszcze życie? Te kamyczki mi się zostawiają, czyli to musi być coś do jakiegoś sklepu ogólnego, czy coś takiego? No i to jest to trochę, o czym mówiłem. Ja wcześniej tak głównie polowałem na tych przeciwników, głównie atakowałem jak najmocniej, a teraz to ja sporo muszę tu uciekać. Wiecie co, ja bardzo chętnie ogram ten prolog i resztę gry i w ogóle te dwie pozostałe postacie, tylko dajcie mi znać, czy chcecie. Czasami jak walnę, to jakiś impuls taki się robi, nie wiem do końca, który to skill, ja nie wszystko rozumiem, jak to działa. O, co jest? A... Zespiłem się na pułapce. Coś pułapka raczej na mnie. Pyk. Dobra, myk. Ale ty byś we mnie strzelał, nie? O, co jest? Panie! Styka. Nie rób tak. Panie. Co jest? Chyba przydałby mi się trochę większy speed. Albo po prostu ich zabić. Myk. Siup. A, on uciekł. Kajta, ty, siup, masz tu jakiś speed? A, nie, masz to, dobra, to się przyda. Siup, pyk, uciekam. Staw tam, nie, chłopaki, ja zdechnę. O nie, nie gadaj. Dobra, pyk, siup, nie, uciekam, daj mi biegać. Spowolniony jestem. Dobra, siup, i siup, nie. Speed. Hop. Nie mogę jednocześnie atakować i biegać na speedzie. Dobra, jest git w miarę. Jeszcze ten we mnie strzela, kurde, duży. Ej, zrobcie się tu, właśnie. Siup i siup. Uciekam. I speed boost. A tak speed, nie. Health. To się też przyda. Ja pierdzielę. Dajcie mi spokój. No nie! Marł! O! Jestem! Żyję znowu, ale... Odleczysz mi jeszcze raz? Nie. O, tak się gra na hardzie. Ogólnie. Ale kurde, dobra ta gra. Dobra, nie, naprawdę. Dajcie znać, czy chcecie zrobić... Czy chcecie prolog? Ja bardzo chętnie. Zarąbiste. A, z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia i siemka.